Dzieje apostolskie, rozdział 9 Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł więzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakich znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, Olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił Szawlę szawlę dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? powiedział. A on, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta. Tam ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oni mieli ze zdumienia. Słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. W Damaszku znajdował się pewien uczeń imieniem Ananiasz. Ananiaszu Przemówił do niego Pan w widzeniu, a on odrzekł – jestem, Panie. A Pan do niego – idź na ulicę prosto i zapytaj w domu Judy o Szawła Starsu, bo właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby przejrzał. – Panie – odpowiedział Ananiasz – Słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie, i ma on także władzę o tarcy kapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wyzywają Twego imienia. Idź odpowiedział mu Pan, bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela. I pokaże mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Wtedy Ananiasz poszedł, wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok i został ochrzczony. Ale gdy go nakarmiono, odzyskał siły. Jakiś czas spędził z uczniami w Namaszku. I zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest synem Bożym. Wszyscy, którzy go słyszeli, mówili zdumieni, czy to nie ten sam, który w Jerozolimie prześladował wyznawców tego imienia i po to tu przybył, aby ich uwięzić i zaprowadzić do arcykapłana? A Szaweł występował coraz odważniej, dowodząc, że ten jest Mesjaszem i szerzył zamieszanie wśród Żydów mieszkających w Damaszku. Po upływie dłuższego czasu Żydzi postanowili go zgładzić. Szaweł dowiedział się o ich zamiarach, a strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zgładzić. Uczniowie więc spuścili go nocą w koszu na sznurze przez mur i wyprawili. Kiedy przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów. I opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. I dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie. Przemawiał też i rozprawiał z Hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei. Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie i napełniał się pociechą Ducha Świętego. Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Lidzie. Znalazł tam pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od ośmiu lat leżał w łóżku. Eneaszu, powiedział do niego Piotr, Jezus Chrystus cię uzdrawia. Wstań i zaściel swoje łóżko, i natychmiast wstał. Widzieli go wszyscy mieszkający Liddy i Saronu, i nawrócili się do pana. Mieszkała też w Jafie pewna uczennica, imieniem Tabita, co znaczy Gazela. Czyniła ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny. Wtedy właśnie zachorowała i umarła. Obmyto ją i położono w izbie na piętrze. Lidyda leżała blisko Jafy. Gdy więc uczniowie dowiedzieli się, że jest tam Piotr, wysłali do niego dwóch posłańców z prośbą. Przyjdź do nas bez zwłoki. Piotr poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do izby na górze. Otoczyły go wszystkie wdowy i pokazywały mu ze łzami w oczach hitony i płaszcze, które zrobiła im gazela za swego życia. Po usunięciu wszystkich Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań. A ona otwarła oczy i, zobaczywszy Piotra, usiadła. Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Zawołał świętych i wdowy i ujrzeli ją żywą. Wieść o tym rozeszła się po całej Jafie i wielu uwierzyło w Pana. Piotr zaś jeszcze przez dłuższy czas przebywał w Jafie. U niejakiego Szymona garbarza.